Cześć, witam Cię na kanale Romgaz. Dziś zabieram Cię do małej gminy Koczała na Pomorzu, która zdecydowała się na modernizację starej kotłowni węglowej i postawienie na LPG. Zobacz, co zmieniła ta inwestycja i dlaczego gmina może być przykładem dla innych jednostek samorządowych w Polsce. Już za kilka lat wszystkie kotłownie, takie jak ta za mną, muszą zostać zmodernizowane tak, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Kotłownia należąca do BGK w Koczale zasila ponad 27 różnych obiektów. Remizę, szkołę i kilkanaście bloków mieszkalnych na terenie miejscowości. Tu wójt już w ubiegłym roku zaczął zastanawiać się, jak pokonać wymienione przed chwilą wyzwania. Moim pomysłem na rozwiązanie tego brudnego problemu było przekształcenie starej, brudnej kotłowni węglowej na czyste, ekologiczne LPG. Wyobraźcie sobie, że te kotły o łącznej mocy 2800 kW zużywały ponad 1500 ton węgla. To ponad 50 wagonów kolejowych, co powodowało produkcję 6000 ton dwutlenku węgla. Koszty zakupu węgla oscylowały w granicach 2 milionów złotych rocznie. Do obsługi kotłowni na stałe potrzeba 6 osób, których koszt zatrudnienia to także prawie 300 tysięcy złotych rocznie. Innym problemem było przewymiarowanie dotychczasowej instalacji i jej sprawność. Piece węglowe zainstalowane w tej kotłowni miały moc sumaryczną prawie 3 MW i nie dało się nią w żaden sposób sterować. To tak, jakbyś nalewał wannę pełną wody, żeby umyć ręce. Co więcej, za każdym razem trzeba je rozpalić prawie do maksymalnej mocy, żeby uzyskać wymagany parametr. Jak wiadomo, rozpalonego raz kotła węglowego nie można zgasić, kiedy osiągniemy wymagany parametr. Węgiel musi się wypalić, w związku z tym realna sprawność kotła spadła poniżej 40%. Zastosowana przez nas technologia kotłów zewnętrznych Unical Modulex, którą możesz kojarzyć z mojej innej realizacji na stadionie Chojniczanki. Więcej opowiadam o tym na kanale Lekcje Pro Panguru. Jest idealną odpowiedzią na przedstawione problemy. Według kalkulacji, które wykonaliśmy, można było ograniczyć moc nominalną urządzeń do 1800 kWh. I nadal mamy zapas. Możemy podłączyć jeszcze kilka bloków lub innych obiektów. Z technicznego punktu widzenia wybudowaliśmy kaskadę kaskad o bardzo wysokim współczynniku modulacji. Kotłownia może działać zarówno na parametrze 30 kW, jak i 1800 kW. Krótko mówiąc, oznacza to mniej więcej tyle, że spala tyle gazu, ile jest aktualnie potrzebne. Kotły te charakteryzuje też kompaktowość i łatwość montażu. Jako że posiadają i są wykonane w technologii IPX5D, możemy je stosować na otwartych przestrzeniach. Mała waga i ograniczone drgania powodują, że montaż możliwy jest także na dachach budynku i nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców czy użytkowników budynku. Tu płynnie przechodzimy do rozmiarów. Budynek, w którym znajduje się stara kotłownia, ma powierzchnię ponad 400 m2 i kubaturę kilku tysięcy metrów sześciennych. Natomiast nasza nowa kotłownia zajmuje razem z wymiennikownią niecałe 100 m2 i 400 kubicznych. To dużo, ale zobacz, na jakim areale znajdował się magazyn węgla i popiołu oraz cała komunikacja. Instalacja dwóch zbiorników gazowych razem z parownikiem to kolejne niecałe 100 m2. Gdyby się uprzeć, inwestor miałby do zagospodarowania od nowa i przeznaczenia pod inwestycję prawie hektarową działkę w bardzo korzystnej lokalizacji. Kto wie, może wkrótce powstaną tu nowe bloki mieszkalne, przedszkole lub inny budynek użyteczności publicznej. Wracając do magazynu gazu, mamy tu maksymalnie wykorzystaną kubaturę, która nie wymaga decyzji środowiskowej, czyli 20 tysięcy litrów w zbiornikach podziemnych. Pozwala to zmagazynować gaz na ponad tydzień pracy na pełnym obciążeniu. W drugim etapie prac będzie można dowolnie powiększyć ten magazyn o dodatkowe zbiorniki. Co z kosztami ogrzewania? Dzięki podwyższeniu sprawności i zmodernizowaniu instalacji spodziewam się zużycia na poziomie 330 tysięcy litrów na rok, czyli kosztów na poziomie 560 tysięcy złotych i emisji około 600 ton dwutlenku węgla. Dzięki swojemu bezobsługowemu charakterowi nowa kotłownia oszczędza prawie 500 000 zł za ogrzewanie oraz prawie 200 tysięcy złotych kosztów obsługi i pracowniczych. Spadnie również zużycie prądu i ryzyko związane z awariami. Co więcej, nawet jeśli LPG dosięgnie kryzys i gaz ziemny będzie bardziej opłacalny, to kocioł łatwo będzie można przerobić na to drugie paliwo. Modernizacja ogrzewania z węgla na LPG to jeszcze jeden zysk finansowy i czasowy, o którym mało się mówi. W tym przypadku nie trzeba ani składować węgla, ani utylizować odpadów. Gmina nie musi więc zatrudniać dodatkowych osób czy zamawiać usługi związanych z takimi zadaniami. Odzyskuje także miejsce, w którym uprzednio składowany był węgiel. Ile zaoszczędziła gmina? Wymiana źródła ogrzewania z węgla na gaz płynny zaoszczędziła samorządowi około 500 000 zł rocznie. Dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Oprócz tego ta zmiana, co również jest niezwykle ważne, znacznie poprawi jakość powietrza i pozytywnie przełoży się na zdrowie dzieci i dorosłych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji, napisz do mnie. Daj znać w komentarzach, co sądzisz o takiej zmianie. Znajdziesz mnie także w innych social mediach. Link do nich podaję w opisie.
Do zobaczenia.